Kosmeceutyki są czymś na pograniczu leku i farmaceutyku. Ten termin jest stosowany szeroko i od dawna przez przemysł kosmetyczny. Są to takie kosmetyki funkcyjne, które dają dodatkowe benefity medyczne i zdrowotne. Natomiast nie są lekami, ponieważ według definicji europejskich nie są lekami, ponieważ nie rozwiązują problemów, nie leczą schorzenia, nie wyleczają objawów, tylko na przykład zapobiegają objawom. Możemy je stosować bardzo szeroko i polecałabym szerokie stosowanie, dlatego że Polska jest jednym z krajów, gdzie jest najwięcej alergików. I myślę, że przyczyną tego jest zbyt mała profilaktyka. Jeżeli przykładalibyśmy większą wagę do profilaktyki, tak jak to ma miejsce w krajach zachodnich, to mielibyśmy mniejszy odsetek uczulonych. Na przykład wspomniane metale są wszechobecne. Są w obudowach telefonów, laptopów, tabletów. Teraz tak często widujemy dzieci, które bawią się tabletami. Niestety odsetek wśród dzieci uczulonych ciągle narasta, bo codzienna ekspozycja na te czynniki uczulające sprawia, że gromadzą się one w organizmie i w końcu dochodzi do nabycia alergii. Taką alergię można nabyć w każdym momencie życia. Więc polecam wszystkim osobom zdrowym i chorym użytkowanie takich kosmeceutyków barierowych, aby profilaktycznie zapobiegać przyszłemu nabyciu alergii. Prawie 600 milionów euro rocznie jest tracone, jeżeli chodzi o zawodowe choroby skóry i zwolnienia lekarskie z tego tytułu. Także jest to wielki problem, któremu można zapobiec i ważna jest świadomość tego problemu, ważne jest skąd biorą się te objawy, że łatwo jest je wyeliminować i łatwo jest też zapobiec swojej przyszłej sensybilizacji. Najbliższą kategorią temu są dermokosmetyki, które mają oficjalną kategorię w Unii Europejskiej i rozwój tego sektora to jest 6% więcej sprzedaży i powiększania rynku każdego roku. Szacowane jest, ten wzrost zaczął się w 2017, szacowane jest, że co rok będzie minimum 6% lub większy aż do 2021 roku, gdzie rynek dermokosmetyków powinien osiągnąć około 1,9 miliarda polskich złotych, także ogromny wzrost tego rynku i ogromny potencjał.